Panie pośle, jak pan ocenia słowa pana posła Tarczyńskiego z PiS-u do pana prezydenta Lecha Wałęsy? Bydlaku, chodź na solo, cytuję. Pani redaktor, szkoda nawet odnosić się do tych słów poniżej wszelkiego poziomu, poniżej wszelkiej krytyki. A te słowa Lecha Wałęsy obwieszczające, że zamierza się zaangażować w działania KOT, które brzmiały, cytuję, wytniemy was z korzeniami, wyrwiemy od sołtysa do ministra. Pani redaktor, no, nikt nie zabroni byłemu prezydentowi angażować się w różnego typu inicjatywy społeczne. Język pana prezydenta wszyscy znamy od wielu lat. On był też w kontekście powiedziany, nie odnosił się do nikogo, w przeciwieństwie do słów pana posła przytoczonego przed chwilą. Pani redaktor, jedna ważna sprawa. Słyszeliśmy bardzo dużo w czasie kampanii wyborczej o tym, że PiS chce wprowadzać nowe standardy. W różnych dziedzinach te standardy miały obowiązywać i mamy wrażenie, czytając wpisy pana posła, no, faktycznie są to nowe standardy, ale to chyba nie o to chodziło. Być może za dużo przebywał w jacuzzi. Czyli słowa Lecha Wałęsy są czymś naturalnym, takim na przykład jak słowa ministra Sikorskiego, dorżniemy w atakę. Nie, proszę pani, to jest język, który nie powinien w tej dyskusji być absolutnie po żadnej ze stron konfliktu, ale widzimy też ewidentnie, że jest to taka wojna w rodzinie, trochę między PiS-em a Platformą, wojna, która trwa od dawna. Natomiast tak jak powiedziałem, dziwimy się, że skoro PiS zapowiadało nowe standardy, to te standardy jednak obniża i to znacznie. Mam wrażenie, że pan poseł jest posłem pierwszej kadencji, więc ambitnym i chciałby pewnie zapisać się w sposób dobry w historii, ale jak na razie mu to ewidentnie nie wychodzi. Przypominam jego poprzednią wpadkę, gdy dał się sfotografować, czy sfotografował się z nogą wysuniętą z jacuzzi. No też chyba nie do końca było na miejscu i myślę, że nie przystoi, jeśli chodzi o posła. Rozumiem, że konsekwencje wobec niego? To już jest kwestia PiS-u, tak? Nie będziemy podpowiadać PiS-owi. Będzie to też jakiś taki test na to, jak podchodzą do takich wypowiedzi. Zresztą chyba nie pierwsza taka dosyć ostra wypowiedź, a wcześniejsze były, pamiętamy, nawet na klubach PiS-u nagradzane brawami, o czym państwo informowali, więc zobaczymy, jak będzie tym razem. I ta wypowiedź Lecha Wałęsy, wytniemy was z korzeniami, wyrwiemy od sołtysa do ministra, jest takim po prostu typowym sposobem wyrażania się byłego prezydenta i powinniśmy się do tego przyzwyczaić. Ja wypowiedzi w całości nie widziałem, nie słyszałem, natomiast widziałem wypowiedź pana posła, czytałem ją dokładnie i tak jak powiedzieliśmy już chyba wyraźnie, że nie ma zgody na to i my się sprzeciwiamy takiemu językowi, bez względu na to, po której stronie ta wypowiedź pada, więc tutaj nie ma żadnych... Pani redaktor, na co bym zwrócił uwagę politykom Polskiego Stronnictwa Ludowego, obce są od wielu lat tego typu wypowiedzi i myślę, że to jest najlepsza puenta tej naszej wypowiedzi w tym zakresie. Co innego bon moty.